tym problemie mieszkańcy wsi Rogoźnica w gminie Strzegom informują od dawna. Sprawa ta często była również powodem próśb do burmistrza o interwencję. Do teraz nie udało się znaleźć wyjścia z sytuacji oraz wypracować satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania. Początkowo firma Beger Surowce z siedzibą w Rogoźnicy przewoziła kruszywo na składowisko oddalone około 3 km drogą, która na czas wykonywania kanalizacji została zamknięta. Alternatywnie firma zaczęła korzystać z drogi powiatowej, a dalej gminnej wewnętrznej. Problem polega na tym, że znajduje się przy niej szkoła, budynki mieszkalne, a brak chodników stwarza duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Mieszkańcom towarzyszy hałas, zapylenie, a stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Zdając sobie sprawę z utrudnień, jakie stwarza, firma postanowiła rozwiązać problem we własnym zakresie. Firma ta prowadzi działania zmierzające do wykonania bezpośredniego dojazdu z firmy, omijając, powiedzmy, tereny zabudowane na składowisko w firmie Dolkom. Obecnie trwają prace związane z projektowaniem oraz wykupem gruntów niezbędnych do wykonania drogi. To na pewno poprawi sytuację, a co najważniejsze, zniweluje niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą obecna sytuacja i ruch ciężkich pojazdów.